dobry Państwu, witamy na kolejnej webinarowej środzie Globe Energia. Ja nazywam się Barbara Woś, a dzisiaj z nami w roli prelegenta Michał Stojanowski z firmy Panasonic. Opowie nam o zabezpieczeniach przeciwzamrożeniowych i wpływie na kulturę pracy pompy ciepła. Standardowo, tak jak co tydzień, będziemy mieli około 30 minut prezentacji, następnie przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Nasz czat jest cały czas aktywny, zachęcamy do zadawania pytań, tym bardziej, że dzisiaj wyjątkowo mamy do pomocy Jakuba Traczyka, który również z firmy Panasonic, który na bieżąco będzie się starał odpowiadać na Państwa pytania. Ale oczywiście do tej sesji Q&A wrócimy do wybranych pytań, żeby je jeszcze bardziej rozbudować i odpowiedzieć na nie wyczerpująco. Także mamy dużo specjalistów do Państwa dyspozycji. Mamy nadzieję, że ta sesja Q&A wyczerpie Państwa pytania. Prosimy o ich zadawanie. Całość materiału jest nagrywana. Oczywiście wszyscy zarejestrowani uczestnicy, tak jak co tydzień, dostaną materiał automatycznie po zakończeniu naszego wydarzenia. Ja już oddaję głos dla pana Michała. Witam jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Tak jak koleżanka wspomniała, na czacie jest inny kolega z Panasonica, który będzie starał się odpowiedzieć na Państwa pytania. Dzisiejszy temat, zdajemy sobie sprawę, jest tematem dość gorącym, więc postaramy się zadowolić Państwa, jak nie w czacie, to ja w sesji pytań. Więc dzisiejsza prezentacja będzie dotyczyć zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego i wpływu tego zabezpieczenia na kulturę pracy. W jednej z reklam dzisiejszego webinaru padło pytanie, czy Panasonic Aquarea generacji L jest pompą przyszłości. Otóż dzisiaj postaram się też i na nie odpowiedzieć, ale zanim, może jako wstęp do odpowiedzi na to pytanie, kilka faktów, które w najbliższym czasie się wydarzą. I tak od 1 stycznia 2025 roku w nowych, wprowadzonych do obrotu klimatyzatorach typu SPEED o pojemności czynnika chłodniczego poniżej 3 kg zakazane będzie stosowanie czynników chłodniczych o GWP większym niż 750. Co to jest to GWP? GWP to jest z angielskiego Global Warming Potential. Jest to potencjał do tworzenia efektu cieplarnianego. Jest to wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. Im ten GWP mniejszy, tym czynnik jest bardziej ekologiczny, można powiedzieć. I tak projekt rozporządzenia wprowadza pojęcie pompy ciepła i definiuje ograniczenia dotyczące tej grupy produktów, które będą miały obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. I tak zakaz stosowania czynnika o GWP większym niż 150 w nowych urządzeniach typu monoblok. Kolejnym zakazem będzie zakaz stosowania czynnika o GWP większym niż 750 w nowych urządzeniach typu SPLIT. I tutaj warto zdementować pewne informacje, które pojawiają się w internecie. Drogi użytkowniku końcowy, póki co nie masz powodów do obaw, kiedy masz możliwość jeszcze wyboru pompy monoblok bądź hydrosplit, a split, to z takiej możliwości skorzystaj. Nie sugeruję oczywiście wyboru splitów czy monobloków bądź hydrosplitów, natomiast jeżeli urządzenie zostanie wprowadzone do obiegu, do obrotu można powiedzieć, to urządzenie będzie mogło być sprzedane. Ten zapis dotyczy głównie nas jako producentów, którzy nie będą mogli wprowadzać już nowych wyprodukowanych urządzeń po tej dacie. Także na tą chwilę czynniki, które mają mniejsze GWP, przepraszam, większe GWP niż wskazane tutaj, są czynnikami, które są stosowane, można je stosować, posiadanie pompy z takim czynnikiem będzie legalne i te czynniki póki co nie są nawet w większości na liście czynników serwisowych, więc jest to, uważam, bardzo ważna informacja, którą należy podkreślić. Też propozycje tych największych zmian dla stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych typu SPLIT i pomp ciepła typu SPLIT, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku, to zakaz stosowania czynnika o GWP większym lub równym 750 w nowych urządzeniach o mocy
większych niż 12 kW oraz zakaz stosowania czynników OGWP większym bądź równym w nowych urządzeniach o mocy mniejszych bądź równych 12 kW. Tak, wstępując do odpowiedzi na pytanie, czy Panasonic Aquarea jest pompą przyszłości? Otóż Panasonic generacji L jest pompą opartą już na nowym czynniku. Jest to czynnik naturalny E290, który charakteryzuje się kilkoma ciekawymi właściwościami. Nowością też z naszej strony jest wprowadzenie urządzenia, które możemy nazwać hydrosplitem. Do tej pory technologia typu split polegała na wykonaniu instalacji chłodniczej. Postaram się jeszcze włączyć kursor i pokazać. Tak, ten fragment zazwyczaj w technologii split musiałby być wykonany przez firmę posiadającą uprawnienia F-gazowe na przedsiębiorstwo. Natomiast w monobloku nie posiadaliśmy jednostki wewnętrznej. W hydrosplicie ten fragment jest drogą wodną i doszła jednostka wewnętrzna. Stąd nazwa całego kompletu jako urządzenie typu hydrosplit. Wychodząc naprzeciw rynkowi, nieco zmieniliśmy konstrukcję, a w zasadzie nie nieco, a dość poważnie zmieniliśmy konstrukcję naszego nowego urządzenia, zakładając, że tutaj widzimy jednostkę zewnętrzną. W jednostce zewnętrznej został wymiennik, został dołożony separator powietrza, a te newralgiczne punkty, które do tej pory były narażone na czynniki zewnętrzne, zostały przeniesione do jednostki wewnętrznej. Mianowicie będzie to między innymi grzałka czy pompa obiegowa. W tym szeregu zmian, które wprowadziliśmy z racji właściwości czynnika R290, przenieśliśmy płytę czy część elektroniki, na górną część pompy ciepła. Zamknęliśmy ją w szczelnym boksie oraz dodatkowo wyposażyliśmy w urządzenie w naszej konstrukcji separator cieczy i gazu, który jeszcze dodatkowo w przypadku na przykład rozszczelnienia wymiennika mógłby pomóc odprowadzić czynnik poza jednostkę. Na zdjęciu tutaj widzimy też odpowietrznik, który jest odpowietrznikiem ręcznym w przypadku stosowania czynnika R290. Jest to konieczność, którą należałoby zastosować. Warto też wspomnieć o jakby nowych możliwościach urządzenia opartym na czynniku R290. Urządzenie wytwarza wodę na zasilaniu o temperaturze aż 75 stopni ze sprężarki do temperatury minus 10 stopni na zewnątrz. 55 stopni pompa jest w stanie wytworzyć do minus 25 stopni na zewnątrz. Takie możliwości pozwalają dezynfekcję termiczną wykonać bez grzałki elektrycznej. Dodatkowo w momencie, w którym jesteśmy w stanie posiadać tak ciepłą wodę w zbiorniku, mamy możliwość o około 40% więcej wody w tym zbiorniku zmieścić, można powiedzieć. To znaczy, posiadając wodę o wyższej temperaturze, będziemy jej mieli więcej do wykorzystania do późniejszego podmieszania. Warto tutaj wspomnieć również o sprężarce, która jest też naszą produkcją. Jako Panasonic jesteśmy firmą, która zajmuje się technologią chłodniczą i produkuje sama nasze podzespoły chłodnicze. Tutaj w szczególności mówię o sprężarkach. Sprężarka będzie pracowała z nowymi algorytmami. Sprężarka uruchomi się w warunkach częściowego obciążenia, przez co będzie jeszcze bardziej wydajna. Pozwoli to już zminimalizować możliwość wystąpienia cykli on-off w okresach przejściowych. Częstotliwość sprężarki będzie się zwiększać w odpowiednim algorytmie krok po kroku, tak aby właśnie wykorzystać ten jej najlepszy potencjał i możliwość ograniczenia włączenia cykli. Można też wspomnieć tutaj o tym, że zmiany konstrukcyjne, które wprowadziliśmy, będą miały znaczny wpływ na redukcję hałasu w warunkach pełnego obciążenia. Można zobaczyć, że sprężarka, która tutaj jest po prawej stronie na dole urządzenia, jest znacznie większą sprężarką. W porównaniu z urządzeniami w technologii czynnika E32 i E410A ma ona praktycznie dwukrotnie większą objętość, co
nie daje może bezpośredniego wpływu na hałas, natomiast otwiera pewne drzwi i możliwości, aby to urządzenie mogło pracować jeszcze ciszej. I tak jesteśmy w stanie ograniczyć hałas nawet do 6 dB, stosując większą obudowę urządzenia z zastosowanym tam większym wentylatorem, który działa w dość specyficzny sposób. Oczywiście kręci się tak jak każdy, natomiast dzięki specjalnym wyżłobieniom, takich, które możemy znaleźć na zwykłej pile ręcznej, będzie on lepiej przecinał powietrze i odprowadzał wilgoć. Dodatkowo warto też wspomnieć, że na dole sprężarki umieściliśmy takie podwójne dno, które również ma na celu tłumienie drgań, które ta sprężarka podczas pracy w pewnym sensie produkuje. Więc są to naprawdę urządzenia teraz wchodzące w rynek, które naprawdę są bardzo, bardzo ciche. O czym jeszcze warto wspomnieć przy okazji nowych urządzeń? Między innymi o tym, że wprowadziliśmy udoskonalone pompy obiegowe. Byliśmy do tej pory bardzo zadowoleni z naszych pomp obiegowych. Natomiast w wersji PY123, zmieniając ich nieco konstrukcję, lepiej je wyważyliśmy oraz zmniejszyliśmy gęstość tutaj w tej górnej części, zmieniliśmy gęstość tutaj w górnej części płytek, które występują. Co to dało? Dało to efekt, który możemy zobaczyć w postaci wykresu, a dokładnie na wykresie możemy odczytać, jaki pobór energii dana pompa pobierze, tłocząc wodę. I tak możemy zauważyć, że wydajność urządzenia zwiększyła się szczególnie w tych przepływach, które możemy znaleźć tutaj na linii poziomej, w miejscach, w których najczęściej nasze pompy obiegowe pracują. Także pomijając oczywiście możliwości wykorzystania połączenia nowej generacji L z fotowoltaiką oraz z możliwością inteligentnej biwalencji, te wszystkie zmiany oraz kilka innych, myślę, że mogą powodować, że pompa generacji L jest pompą przyszłości. Nie tylko z racji naturalnego czynnika tego bardziej przyjaznego środowisku, ale również dzięki tym zmianom konstrukcyjnym czy wydajnościowym, które wprowadziliśmy. Ale przechodząc do głównego tematu na dzisiaj, rodzaje zabezpieczeń i kultura pracy pompy ciepła. W przypadku urządzeń typu monoblok bądź hydrosplit, podkreślę, to też myślę, że ważne, żeby wybrzmiało, nie ma ryzyka, że urządzenie zostanie uszkodzone, jeżeli włączone są funkcje antyzamrożeniowe i jest prąd podany na urządzenie. I ten prąd w ogóle też oczywiście w danym miejscu jest. Więc tutaj warto podkreślić, że nasza pompa posiada trzy rodzaje zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych. Pierwszym z nich jest zabezpieczenie naczynia wzbiorczego, drugie z nich to jest kontrola pompy obiegowej oraz trzecie to jest kontrola grzałki awaryjnej w tymże urządzeniu. Warunki, które muszą wystąpić, które wykluczą działanie tych trzech typ ochrony, to jest po prostu brak prądu przez dłuższy czas i niska temperatura zewnętrzna. W momencie, kiedy prąd w urządzeniu jest i jest też w budynku, te funkcje się włączą i zabezpieczą nas w odpowiedni sposób. I tak funkcja pierwsza, zabezpieczenie naczynia wzbiorczego, włączy się wtedy, gdy temperatura zewnętrzna będzie mniejsza o 3 stopni. Tutaj warto pamiętać, że przy urządzeniach, ja to też będę jeszcze podkreślał później, przy urządzeniach typu monoblok i split, bardzo ważny jest przepływ wody i jakość wody. Teraz czemu mówię o przepływie? Dlatego, że jeżeli ten przepływ nie zostanie zachowany, to również taka funkcja antyzamrożeniowa u nas nie zadziała, więc bardzo ważna jest higiena pracy instalacji oraz skład wody, który w tej instalacji się znajduje.
Drugim typem zabezpieczenia jest kontrola pompy obiegowej i tak, kiedy pompa pracuje, jest w funkcji on, pompa obiegowa zostaje załączona, gdy wszystkie poniższe warunki zostaną spełnione. I te warunki to między innymi pompa ciepła jest wyłączona lub pojawi się awaria, temperatura zewnętrzna jest mniejsza od 3 stopni, temperatura wody odpływowej, dopływowej będzie mniejsza od 6 stopni, czy na przykład po 5 minutach od wcześniejszego wyłączenia pompy obiegowej. Gdy pompa ciepła jest w trybie off, pompa obiegowa zostanie wyłączona, gdy tylko już jeden albo aż jeden z poniższych warunków zostanie spełniony i te warunki to temperatura zewnętrzna większa lub równa 4 stopnie, gdy temperatura, przepraszam, ona się wyłączy, tak? Gdy temperatura zewnętrzna będzie minus 5 i wzrośnie do 4. I tutaj, gdy pompa pracuje przez 4 minuty, a temperatura wody będzie większa niż 8 stopni lub równa. I trzeci podpunkt, gdy temperatura zewnętrzna będzie mniejsza niż minus 5, wtedy pompa pracuje przez 4 minuty, a temperatura wody będzie większa, czy musi być większa od 20 stopni. I trzecia forma zabezpieczenia to jest kontrola grzałki elektrycznej. Grzałka, mówiąc wprost, po prostu włączy nam się, gdy pompa będzie w trybie on i temperatura wody wyjściowej będzie mniejsza niż 6 stopni. Pompa obiegowa pracuje też od 4 minut. Kolejnym zabezpieczeniem pompy ciepła są zawory przeciwzamrożeniowe PAW, A2W, AFV, LV. Jest to jeden z rodzajów, który dopuszczamy jako rodzaj gwarancyjny w momencie, kiedy wystąpią te niekorzystne warunki i nie będzie prądu w budynku, więc pompa nie będzie miała napięcia. Ważne jest, żeby zrozumieć, jak te zawory działają. Otóż te zawory otwierają się w temperaturze, kiedy woda w danym odcinku przepływająca przez rurę, oczywiście nie ma prądu, woda stoi, może w ten sposób powiem, woda wtedy też płynąć nie będzie, jeżeli prądu nie będzie. Pompa obiegowa będzie wyłączona. Więc kiedy woda znajduje się w rurze i ta woda osiągnie temperaturę 3 stopni, wtedy zawór się otworzy i wykropleniowo będzie upuszczał wodę. Wykropleniowo tutaj z tej głowicy termostatycznej, natomiast jeżeli chodzi o górę, to też jest bardzo ważna część, jest to przerywacz próżni, który umożliwia ruch wtedy w układzie. Kluczem do zrozumienia, tak jak powiedziałem, tego do zastosowania tego układu jest to, jak to działa. To znaczy kluczem jest to, że nie zrzut jest najważniejszy. Tak? Czy to nie są zawory zrzutowe, tylko to są zawory, które mają wymusić ruch wody w układzie. Musimy je oczywiście też zamontować w ważny sposób i tutaj postaram się podkreślić te momenty, w których, czy może nie momenty, ale te czynności, które należałoby wykonać przy montażu. Pierwszą z nich jest oczywiście brak izolacji do momentu gwintu. Tak? W zasadzie gwint jeszcze jest tym miejscem, które możemy zaizolować, natomiast ta część korpusu jest miejscem, które nie może być izolowane. Tak samo korpus, zawór termostatyczny czy przerywacz próżni. To urządzenie, które widzicie tutaj po prawej stronie, to jest urządzenie automatycznego, to jest zawór automatycznego dopełniania wody, jeżeli pompa jest zainstalowana w warunkach, które będą utrudniały ten przepływ. Ja też powiem, jakie to mogą być warunki. Wtedy producent sugeruje zainstalowanie takiego zaworu, który wymusi przepływ jeszcze w większym stopniu. I tak instalacja monoblock czy speed jako jedno z gwarancyjnych zabezpieczeń, jeszcze raz podkreślę, firmy Panasonic, musi zawierać między innymi chociażby ten zawór antyzamrożeniowy czy przeciwzamrożeniowy. Tak jak wspomniałem, otwarcie tego zaworu następuje przy temperaturze 3 stopni. Ochrona jednostki jest w momencie awarii pompy. Także jeszcze raz podkreślę, jeżeli jest napięcie na urządzeniu, te zawory nie zadziałają, nie powinny zadziałać, jeżeli urządzenie będzie pracować w standardowych warunkach. Trzeba pamiętać, że zawsze należy zamontować dwa zawory. Jeden zawór jest w stanie wykropić około 12 litrów wody na dobę, więc jeżeli chcielibyśmy skorzystać z tego systemu, warto przemyśleć warto przemyśleć instalację w taki sposób,
żeby woda, która będzie wykraplała się z zaworów, trafiała do studzienki chłonnej, która na przykład będzie wykonana już przy urządzeniu. Ważne jest, żeby te zawory mogły swobodnie zrzucać tą wodę, czy wykraplać tą wodę. Bardzo ważne jest, żeby jeden zawór nie kapał na drugi zawór bądź na rurę. Ten wypływ musi być swobodny, przez to też zawory powinny być około 10, minimum 10 cm od siebie. Bardzo ważne jest to, żeby one były zamontowane w pionie, one nie mogą być przekrzywione. Proszę pamiętać, że one mają bardzo ważną funkcję. W momencie, kiedy pompa może być narażona na rozsadzenie wody w tym odcinku, bo to jest ten newralgiczny odcinek na zewnątrz budynku, to wtedy one muszą zadziałać i to zadziałać bezbłędnie. Więc bardzo ważne jest to, w jaki sposób je zamontujemy. Tak jak też wspomniałem, one mają za zadanie utrzymać ciągły przepływ po tej stronie, gdzie jest budynek. Woda jest cieplejsza. Mało prawdopodobne jest to, żeby temperatura w pomieszczeniu spadła tak samo nisko jak temperatura na zewnątrz. Jednak budynek ma swoją izolacyjność i swoją pojemność cieplną. Jest zaizolowany i ma swoją pojemność cieplną. Więc zadaniem zaworów jest przetłoczenie tej wody, czy utrzymanie wody w ruchu z miejsca cieplejszego do miejsca, które będzie narażone na rozsadzenie wody w układzie, bo tutaj możemy zastosować, też jeszcze warto wspomnieć, tylko wodę. Jeżeli sytuację mamy nieco utrudnioną, to znaczy nie jesteśmy w stanie zamontować zaworów w najniższym punkcie, wtedy możemy dołożyć ten zawór automatycznego dopełniania. Może to mieć miejsce w takiej sytuacji. Oczywiście nie chodzi tutaj o ten rysunek, bardziej chodzi o sytuację, w której załóżmy jest to urządzenie typu monoblok, rurą preizolowaną wchodzimy do gruntu, gdzie wytworzy nam się tutaj takie ujście. Wtedy, aby wymusić ten ruch, sugerowałbym dołożenie tego zaworu. Bardzo ważne, żeby te zawody nie były narażone na różnego rodzaju warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na ich odczyt sytuacji i odczyt temperatury, czyli muszą być ochronione przed deszczem, śniegiem, czy też na działanie, nie mogą być nastawione na działanie promieni słonecznych. Bardzo ważne jest przy zastosowaniu tych zaworów, aby regularnie przeglądać pompę ciepła. Zawory muszą pracować na czystej instalacji i opiłki metalu bądź kamienia nie mogą zaburzyć ich działania, nie mogą ich zabrudzić. Tutaj bardzo ważna informacja też, że zawory oczywiście muszą być zainstalowane na zewnątrz budynku, ale mogą pracować tylko w trybie pracy temperatura wody w naszym urządzeniu, gdzie urządzenie wtedy czy pompa obiegowa zapewnia nieustanny przepływ. Tak, przykład pierwszy. Standardowa instalacja, może być to instalacja na układzie grzejnikowym bądź instalacja na układzie ogrzewania płaszczyznowego ze sprzęgłem pojemnościowym. Zawory zainstalowane oczywiście w najniższych miejscu. W najniższym miejscu mogą swobodnie działać, swobodnie pracować. Zabezpieczają ten odcinek wodny, który znajduje się na zewnątrz i który wchodzi do urządzenia. Bardzo ważne jest też to, żeby nie łączyć instalacji zaworów antyzamrożeniowych z mieszaninami glikolu, o których też będę mówił jako o drugim oficjalnym zabezpieczeniu antyzamrożeniowym. Warto też wspomnieć w przykładzie drugim, co się stanie, jeżeli my tych zaworów nie zainstalujemy. Otóż jeżeli zaworów nie będzie, układ będzie narażony na zamarznięcie, a jeżeli układ by zamarznął, nie będzie żadnego zabezpieczenia z naszej strony, to jest to sytuacja, no może to być sytuacja niekorzystna bardzo pod względem chociażby uszkodzenia jednostki zewnętrznej. Dlatego jeszcze raz podkreślę, naszym warunkiem gwarancyjnym jest zastosowanie zaworów. Jeżeli ktoś chciałby zainstalować UPS z pompą obiegową, bądź wykorzystać agregat prądotwórczy, czy zawory ręczne spustowe, nie są to rozwiązania, które są rekomendowane jako rozwiązania oficjalne przez nas. Oczywiście UPS z pompą obiegową zapewni przepływ wody na tym odcinku,
ale warto analizować, czy podejść do tego w taki sposób, że jeżeli pompa ma prąd, pompa jest zabezpieczona już przez producenta. Jeżeli tego prądu nie będzie, a może dojść do sytuacji, gdzie UPS padnie, to sytuacja będzie analizowana czy interpretowana w taki sposób, że pompa zabezpieczenia nie ma, ponieważ nie ma prądu, pompa obiegowa nie może pracować. Zawory spustowe ręczne, które miały być zastosowane, nie zabezpieczają w żaden sposób tego urządzenia w momencie awarii. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jeżeli spada temperatura na zewnątrz, klient końcowy wychodzi, aby te zawory otworzyć. Przy zaworach antyzamrożeniowych, czyli tych, które tutaj mamy przekreślone, może cofnę do tego schematu, trzeba pamiętać, że przepływ musi być zawsze zapewniony, to znaczy nie możemy ich traktować również jako właśnie zaworów spustowych czy upustowych i tutaj nie możemy instalować zaworów, które taki przepływ by uniemożliwiły. Kolejnym rodzajem zabezpieczenia są płyny instalacyjne. Warto wspomnieć, że woda jest najprawdopodobniej najskuteczniejszym znanym płynem przenoszącym ciepło. Niestety zamarza przy 0 stopni i poniżej znacznie zwiększa swoją objętość, czyli tutaj występuje ryzyko rozsadzenia elementów na zewnątrz instalacji. Jednym ze sposobów zabezpieczania instalacji jest stosowanie gotowych mieszanin wody i glikolu, gdzie inhibitory korozji stanowią około 4-6%. Często w tych mieszaninach możemy znaleźć dodatki glicerolu, które zabezpieczają dodatkowo uszczelki i elementy gumowe przed niszczeniem. Niemniej jednak warto pamiętać o tym, że substancje glikolowe są bardzo płynne i mogą penetrować drobne szczeliny w instalacji, dlatego producenci takich płynów zalecają bardzo dokładne połączenia rur, które miałyby pojawić się na instalacji. Gotowe mieszanki glikolowe zawierają też stosowną ilość biocydów, czyli zabezpieczają życie biologiczne, może wykluczają możliwość pojawienia się życia biologicznego, szczególnie w instalacjach, które są instalacjami niskotemperaturowymi. Posiadają również stosowną ilość substancji antypieniących. Sugeruje się wykorzystanie w mieszanin glikolowych tylko w instalacjach dostosowanych do właśnie tych mieszanin. Nie mogą tam się znaleźć elementy ocynkowane. Armatura musi być dostosowana do mieszanin glikolu. Dobrze, aby na instalacji znalazł się separator powietrza, a nie automatyczny odpowietrznik, dlatego że glikol ulega też częściowej degradacji w przypadku kontaktu z powietrzem. Ważne, aby stosować te mieszaniny. Oczywiście można również samemu zmieszać, kupując gotowe koncentraty, natomiast mimo wszystko ja chyba sugeruję już gotowe płyny instalacyjne, nie koncentraty do rozmieszania. Jest to dodatkowa trudność na instalacji, a tutaj warto skupić się na tym, aby ta instalacja została wykonana poprawnie. Możemy stosować wszelkie mieszaniny, które będą zgodne z naszymi wytycznymi tabeli minimalnych parametrów wody. Kolejnym już rodzajem glikolu, który możesz znaleźć w instalacji, w zasadzie akurat tutaj nie wiem, czy mogę wprost powiedzieć, że taki glikol może się znaleźć w instalacji, natomiast glikol etylenowy występuje w instalacjach szczególnie przemysłowych. Często ma on barwę niebieską, zieloną, ma bardzo korzystną lepkość kinetyczną, czyli jest w stanie stwarzać dość niskie opory na instalacji. Ma korzystny współczynnik przenoszenia ciepła, mniejsze ciepło właściwe, więc musi go być nieco więcej w obiegu, musi go krążyć nieco więcej w obiegu. Posiada też niższą temperaturę krzepnięcia, oczywiście względem glikolu propylenowego, o którym też będę mówił, te wartości tutaj są, czy te punkty są przedstawione. Cechuje się niestety właściwościami korozyjnymi i przede wszystkim jest toksyczny. Stosowany jest tylko w instalacjach technicznych i przemysłowych. Co warto podkreślić? Tutaj na dole też znajduje się tabela producentów mieszanin. Dla płynów
zaprojektowanych na minus 15, minus 20 stopni. Proszę zobaczyć, ta lepkość nieznacznie wzrasta. Będziemy mogli to porównać też z glikolem propylenowym. Przewodnictwo cieplne również na poziomie, albo może nie również, tylko pokażę, w jaki sposób to przewodnictwo wygląda w glikolu propylenowym. I tutaj w glikolu propylenowym ono jest mniejsze, także jest to niestety mniej korzystne. Ale tak, przechodząc do glikolu propylenowego. Glikolen propylenowy jest bezpieczny w stosownym stężeniu, ma słodkawy smak, jest naturalnie bezbarwny, ale często przybiera dzięki niektórym dodatkom kolor różowy czy czerwony. Tutaj ten glikol ma mniejszą, jest mniej korzystny pod względem transportu. Jego lepkość kinetyczna będzie prawie że dwa razy większa w niektórych warunkach względem glikolu etylenowego, więc pompa obiegowa musi pokonać większy opór. Ten glikol propylenowy również posiada większe ciepło właściwe, natomiast względem wody niewielka pojemność cieplna tego roztworu. Roztwór szybko się nagrzeje i to jest plus, natomiast w mniejszym stopniu akumuluje ciepło. Glikol propylenowy posiada również mniej korzystny współczynnik przewodnictwa ciepła względem glikolu etylenowego. Jest mniej wydajny termicznie, stwarza większe opory. Ciśnienie i przepływy w instalacji powinny tutaj być większe. W przypadku naszych pomp w sterowniku powinniśmy ustawić opcję działania pompy na glikolu. Jest to w standardowym wyposażeniu w naszym menu. I też jeszcze zanim może powiem, jakie, czy odpowiem na pytania, jakie stężenia sugerujemy, to tutaj wskażę wykres stężenia roztworu glikolu oraz jak należałoby go czytać. Ja może podejdę troszkę do tego wykresu nieco inaczej. Po lewej stronie widzimy temperatury zewnętrzne, na dole widzimy stężenia roztworu. I tak po tej prawej stronie wykresu, tutaj gdzie mamy słowo płyn liquid, znajduje się informacja, że dany glikol jest w stanie płynnym. Pomiędzy stanem stałym, do którego glikol również może dążyć w pewnych stężeniach, jest w pewnym sensie taka breja lodowa, która jeszcze nie stwarza ryzyka. Oczywiście ten wykres też jest uproszczony. Nie stwarza ryzyka uszkodzenia rurażu na zewnątrz bądź jednostki zewnętrznej. I tak analizując przypadek dla minus 10 bądź minus 15 może zróbmy, temperatura na zewnątrz to minus 15. Dopiero zobaczcie, w stężeniu 40% jest to może nie dopiero, ale w dalszym ciągu płyn. W stężeniu już nieco mniejszym, około na poziomie 32%, zaczyna się ta faza tej brejdy, kaszki lodowej, o której wspomniałem. I tak dążąc do końca, do połączenia z linią stęgnięcia, czy tego przejścia już w ciało stałe glikolu, to urządzenie jest jeszcze zabezpieczone. Tak? Im bliżej tej linii, to znaczy, że glikol będzie, te kryształki lodu w mieszaninie wody z glikolem będą zamieniać się w ciało stałe. Proszę też pamiętać, że to woda ma te właściwości rozszerzające, natomiast glikol nie ma takich właściwości jak woda. To ciało stałe, które będzie, ono już w większości będzie powstawać tutaj przy tej granicy. Natomiast tutaj bardziej chodzi o to, że ten glikol nie może być już w postaci ciała stałego transportowany. Natomiast ta część wykresu zabezpiecza nas, jeżeli tego przepływu oczywiście też na instalacji nie będzie. I tak przykład trzeci, mieszanina glikolu w układzie modernizowanym na grzejnikach. Jeżeli my taką mieszaninę glikolu propylenowego zastosujemy, instalacja można powiedzieć zmieni nieco, może tak, zacznę od sprzęgła. Sprzęgło nieco zmieni swoją funkcję. Ono, jeżeli instalacja będzie stara, modernizowana, ono w pewnym sensie stanie się miejscem na pył metaliczny czy na kamień, który w tej instalacji się zgromadził. Glikol, można powiedzieć, przeczyści tą instalację. Ona nie jest dostosowana do tego, aby glikol mógł być tam zastosowany. Nie polecam tego instalatorom, dlatego że to jest
dość uciążliwe, należy bardzo często czyścić filtry. Proszę też pamiętać, że może glikol jest tą substancją penetrującą, może nie penetrującą, ale tak jak wspomniałem, on jest bardzo płynny, więc on może wypłukać kamień ze starych uszczelek, a umówmy się, że te stare uszczelki funkcjonują i spełniają swoją rolę tylko dzięki temu tylko dzięki tym zanieczyszczeniom, które są z nimi połączone. Jeżeli my ten kamień z nich wypłuczemy, może okazać się, że grzejnik gdzieś w budynku może ciec. Drugim przykładem będzie instalacja nowa na ogrzewaniu płaszczyznowym bądź klima, gdzie występują klima konwektory. I tutaj mogę powiedzieć również o glikolu etylenowym. Nie przejdzie mi przez usta zalecenie glikolu etylenowego w budynku jednorodzinnym. Niemniej jednak warto wspomnieć, że jeżeli mamy tutaj ogrzewanie płaszczyznowe, nie mamy podgrzewu ciepłej wody użytkowej, bo glikol etylenowy nie może być zastosowany w instalacji, gdzie taki podgrzew występuje, bądź gdzie jest wymiennik, tak, który będzie podgrzewał tą ciepłą wodę użytkową. Jeżeli tutaj byłaby szczelna instalacja przygotowana pod glikol etylenowy, który, przypominam, ma tą dość ciekawą lepkość, to wtedy nie ma za dużego ryzyka wykroplenia czy może wycieku do miejsca zamieszkania substancji, która jest toksyczna. Proszę pamiętać, że wtedy rozdzielacze zazwyczaj są zamknięte osobno kluczem, a tutaj to urządzenie znajduje się na zewnątrz, to urządzenie znajduje się najczęściej w maszynowni, która też nie jest często dostępna dla każdego domownika bądź gościa. Tak samo na tematach przemysłowych również ten glikol etylenowy mógłby zostać wykorzystany, jeżeli nie ma tam stałego pobytu ludzi, tak? Jeżeli nie ma ryzyka ryzyka kontaktu człowieka z tą substancją. Tak? Jeżeli taki glikol wlalibyśmy tutaj do grzejników, do instalacji modernizowanej, zacząłby gdzieś pokapywać przy grzejniku, no to mielibyśmy dość tłustą plamę, która w kontakcie z człowiekiem, czy jeżeli dziecko mogłoby dotknąć tej plamy, tak, przyłożyć potem przyłożyć coś nasączonego tą plamą do ust, no to tutaj mogły być problemy i takiego rozwiązania też nie zalecamy. No i czwarty przykład, myślę już ostatni, jest to mieszanina glikolu w instalacji CO i CWU, w instalacji modernizowanej, gdzie zastosowany został wymiennik pośredni. Tak jak w tej wcześniejszej instalacji wystąpiło ryzyko oczyszczenia z tego zładu metalicznego czy z kamienia instalacji, tak tutaj w układach modernizowanych rekomendujemy takie rozwiązanie. Też przy okazji powiem, że to, co Państwo widzicie tutaj, jest wygenerowane przez nasz schemat, nasz generator schematów hydraulicznych. Więc jest to jednostka generacji L w all-in-one w wersji z zabudowanym zbiornikiem na ciepłą wodę. I tak idziemy bezpośrednio ciepłą wodą na wymiennik płytowy. Ten wymiennik płytowy powinniśmy dobrać na maksymalnie 2 kelwiny straty, tak aby sensownie przekazać ciepło na instalację istniejącą. W ten sposób układ będzie czysty, będzie pracował sprawnie, przekażemy sporą ilość ciepła do układu, który będzie modernizowany, ale jest jedna ważna rzecz, o której należałoby wspomnieć. Proszę zobaczyć, tutaj na powrocie pojawia się zbiornik buforowy, który będzie w funkcji zapewnienia minimalnego zładu wody. Także przypomnienie z naszej autodiagnostyki, w zależności od mocy pompy wymagamy też konkretnego litrażu. I to jest rozwiązanie, które rekomendujemy do budynków modernizowanych, tak aby wykluczyć możliwość, oczywiście też na tym odcinku jak najbardziej może być zastosowany glikol. W przypadku, kiedy mamy tutaj zbiornik na ciepłą wodę, ewidentnie wskazujemy na glikol propylenowy. Pod wątpliwość też chciałbym poddać możliwość zastosowania w tym miejscu zbiorników z wężownicą i wężownica jako wymiennik, który miałby separować te dwa układy. Wężownice musiałyby być bardzo dużej powierzchni. Musielibyśmy zrównoważyć natężeniem przepływu z tej strony energię, którą musielibyśmy oddać
po stronie instalacji, stąd tego rozwiązania mimo wszystko nie polecam. Dobrze, także dziękuję za uwagę. Zapraszam do zadawania pytań. No i postaram się odpowiedzieć. Witam ponownie. Widziałam, że już część pytań otrzymała swoje odpowiedzi na czacie, ale oczywiście mamy jeszcze kilka, które czekają na swoją kolej. Pierwsze z nich, co się stanie, gdy użyjemy glikol do instalacji starej, modernizowanej? To tak jak wspomniałem, glikol zachowa się jak, można powiedzieć, czyściwo instalacji. Ona zostanie przepłukana, jeżeli ten glikol zostanie pozostawiony, zostaną oczyszczone elementy z kamienia, zostaną oczyszczone elementy instalacji ze zładu metalicznego. Może to powodować bardzo częste zapychanie filtra czy filtrów, które będą się znajdować przy urządzeniu, co może niestety, ale zaburzyć pracę całego urządzenia. Stąd w układach modernizowanych rekomendujemy wymienniki pośrednie w postaci wymiennika płytowego. A jak duży wymiennik płytowy do pompy ciepła? Ja wspomniałem o tym, że wymiennik ten pośredni powinien być dobrany maksymalnie pod 2 kelwiny straty i to jest w sumie jedyna słuszna odpowiedź, jaką można udzielić. Bardzo często klienci czy instalatorzy pytają, czy wymiennik 3 razy przewyższający trzykrotnie moc urządzenia, czyli jeżeli mamy pompę 8-kilowatową, 9-kilowatową, 10-kilowatową, to trzykrotność czy dwukrotność mocy takiego wymiennika, czy taki wymiennik sobie poradzi? Otóż ja zazwyczaj staram się odpowiadać w taki sposób, że należy dobrać wymiennik pod tą jak najmniejszą stratę, aby przekazać ciepła jak najwięcej. Nie jest ważne, bo są różne rodzaje wymienników, jaka jest moc całego wymiennika. Ważne jest, żeby dobrać to przez firmę, która oczywiście produkuje wymienniki na stratę maksymalnie 2 kelwinów. Tutaj właśnie mamy podobne pytanie, jak obliczyć moc, wielkość wymiennika płytowego, czy to zależy od mocy pompy, czy inne parametry też mają znaczenie i czy roztwór glikolu nie będzie zapychał takiego wymiennika? Ja powiem tak, roztwór glikolu będzie pozytywnie wpływał na pracę takiego wymiennika, może zacznę od tej drugiej części, od drugiego pytania, dlatego że jako przykład mogę podać, jeżeli mamy około 1 czy 2 mm warstwy kamienia na takim wymienniku, wydajność wymiennika spadnie nam o około 15-10%. Glikol nie pozwoli, aby ten kamień się osadzał, glikol w instalacji nie sprawia, żeby ten kamień się wytrącał w instalację, nie reaguje. Oczywiście z instalacją, która jest do tego przystosowana. A tutaj jak obliczyć moc czy wielkość wymiennika płytowego? Cały czas będę podkreślał, dobieramy wymiennik w taki sposób, aby uzyskać stratę maksymalnie 2 kelwinów. Czy Panasonic w swoich materiałach zaleca stosowanie glikolu propylenowego? Przepraszam zatem. Tak, jako zastosowanie glikolu propylenowego, ja powiedziałem, w jakich przypadkach możemy zastosować glikol propylenowy. Powiedziałem też dość kontrowersyjnie, kiedy taki glikol etylenowy nawet mógłby się znaleźć w instalacji. Natomiast też nie powiedziałem jednej rzeczy. Jakie są nasze oficjalne wytyczne dotyczące mieszanin glikolu? Otóż dopuszczamy maksymalnie 40% glikolu propylenowego w instalacjach z naszymi urządzeniami. Formalnie, jeżeli chcielibyście Państwo zabezpieczyć, czy instalatorzy chcieliby zabezpieczyć instalację, proponuję dobrać mieszankę w taki sposób, aby spełnić temperaturę projektową, która występuje w danym regionie. Natomiast z praktyki też warto wspomnieć, że mieszanina na poziomie minus 15, na przykład w mojej strefie klimatycznej, czyli drugiej, sprawdza się dość dobrze. Proszę pamiętać, że te właściwości glikolu i ta zmiana swojej objętości w zależności od temperatury wpływa tutaj korzystnie. Można powiedzieć, że dzięki tym właściwościom glikolu od producentów dostajemy gratis kilka stopni, które potrafią nam zrównoważyć pracę na tej kaszce lodowej. Dobrze, mamy 10:45, ale pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Czy w przypadku zastosowania zaworów antyzamrożeniowych, aby zachować przepływ, nie należałoby zastosować tylko jednego, na przykład na zasilaniu, i do tego automatyczny zawór dopełniający?
tak na logikę, kiedy będą dwa, to siłą rzeczy wiele tej wody przez wymiennik nie przeleci. To jest tak, stosuje się dwa i to jest zalecenie producenta. W standardowych warunkach dwa wystarcza. W tych niestandardowych sugeruje się dołożenie tego zaworu dopełniającego, ciśnieniowego zaworu dopełniającego. Też warto to podkreślić, że to musi być zawór ciśnieniowy, a nie zawór oparty na podpięciu do niego zasilania, dlatego że w przypadku braku prądu on zwyczajnie nie zadziała. Producent wskazuje, że w zależności od tego, w którym miejscu doszłoby do jakiegoś już miejscowego zalodzenia, może się okazać, że jeden zawór nie wystarczy, więc drugi jest wersją awaryjną. Na dodatek ja tutaj też jeszcze wspomnę, że nie ma co bać się tego wypływu wody z zaworów, dlatego że jeżeli stosownie odprowadzimy te kropelki, które z nich uchodzą, na dobrą sprawę taka instalacja może działać bardzo długo, jeżeli zawór dopełniający będzie nam dorzucał instalację i ten przepływ zostanie wymuszony. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy Panu Michałowi oraz Jakubowi z firmy Panasonic, którzy tutaj dzisiaj aktywnie brali udział w naszym webinarze. Dziękujemy za wszelką aktywność. Jeśli jeszcze pojawiłyby się jakieś pytania, zapraszamy, można je wysyłać na nasz adres redakcyjny, to jest redakcja@globenergia.pl i tutaj będziemy się kontaktować z Państwem. Życzymy miłego dnia. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Bardzo dziękuję za uwagę i polecam się na przyszłość. Dziękujemy. Do widzenia.